Kandydat na prezydenta miasta z ramienia Nowej Prawicy Mirosław Łapot ustosunkował się do zaproszenia na debatę, które wystosowała Bernadeta Siostrzonek. Jak kobieta zaprasza, dżentelmenowi nie wypada odmówić. Oczywiście przybędziemy na debatę w oznaczonym miejscu, w oznaczonej godzinie. Możemy debatować z każdym kandydatem osobno, możemy wspólnie, razem. Tematy dla nas dowolne. Głównie chcielibyśmy porozmawiać o źródłach finansowania obietnic zawartych w śmiałych programach wszystkich komitetów. Podczas zwołanej przez kandydata konferencji prasowej poinformował, że Nowa Prawica stawi się do dyskusji w wyznaczonym terminie i miejscu. W trakcie konferencji kandydat wyraził swoją opinię na temat obietnic poszczególnych komitetów w wyborach. Odniósł się do sposobu finansowania tych obietnic. Przede wszystkim powinniśmy porozmawiać o źródłach finansowania tych śmiałych programów wyborczych innych kontrkandydatów. Skąd chcieliby oni pozyskać pieniądze na spełnianie obietnic zawartych w tychże programach? Przypominam tylko mieszkańcom, że miasto, tak samo jak i samorząd, nie ma żadnych swoich pieniędzy. Ma tylko pieniądze, które pochodzą z podatków bądź z kredytów. I tak naprawdę cała ta kampania i cała ta debata, wszystkie te plakaty pokazują tylko, jak bardzo chcieliby się dorwać tak naprawdę do koryta pozostali kontrkandydaci. Im chodzi tylko o to, żeby to inna ekipa dzieliła tym całym budżetem, żeby te 400 milionów, które stanowi budżet Jaworzna, rozdzielała zupełnie inna ekipa, bądź o to, żeby zaciągnąć jeszcze kolejne kredyty w Jaworznie, ponieważ Jaworzno ma tą komfortową sytuację na tą chwilę, że może jeszcze zaciągnąć pewnie 100-150 milionów nowych kredytów. A co za 4 lata i co za 8 lat? O tym też myślę, że powinniśmy porozmawiać w debacie. Mirosław Łapot daje się poznać z odważnych i radykalnych pomysłów, jak na przykład likwidacja Straży Miejskiej. Straż Miejska to jest zupełnie zbędna formacja. Wydajemy na utrzymanie tej formacji 1,5 miliona rocznie. Tak naprawdę dublujemy kompetencje urzędników czy kompetencje policji. Wolelibyśmy te pieniądze przeznaczyć na realną poprawę bezpieczeństwa w naszym mieście. Uważamy, że od dbania o porządek w mieście i od pilnowania prawa jest przede wszystkim policja, a nie niespełnieni policjanci, którzy pracują w Straży Miejskiej. Straż Miejska to jest siedlisko tak naprawdę, tak jak wcześniej wspomniałem, niespełnionych policjantów, tudzież miejscem, gdzie można ulokować zawsze jakiegoś znajomego, znajomych i tak dalej. Oczywiście jesteśmy za zlikwidowaniem Straży Miejskiej. Być może w najbliższych 4 latach będziemy chcieli przeprowadzić referendum za zlikwidowaniem tej formacji. Przedstawiciele sztabu Nowej Prawicy zobowiązali się udać do pomysłodawczyni debaty prezydenckiej w celu omówienia jej szczegółów. Więcej informacji już wkrótce na jaw.pl. Jeżeli poglądy, które jeszcze 50-60 lat temu były normalne, teraz uznawane są za kontrowersyjne, jeżeli przywrócenie normalności tak naprawdę jest uważane za kontrowersję, to zastanawiam się nad kondycją naszego miasta i naszych innych komitetów wyborczych. Nie obawiamy się żadnych pytań, tak jak mówię, chcemy przywrócić normalność.